Znajdujemy się pod regałami kultury na widoku. Czy zdążyłaś się już temu przyjrzeć? Co sądzisz o tym projekcie? Bardzo fajne projekty, zresztą nie po raz pierwszy się z nim spotykam. Wiem, że to dopiero rozpoczynacie akcję, ale widać was, więc miałam okazję zobaczyć trochę kultury na widoku, również przy okazji festiwalu w Kołobrzegu filmowego. Więc fajnie, że wychodzicie z taką inicjatywą, fajnie, że jest legalna kultura przy okazji, że to logo jest i że ludzie mogą na nie popatrzeć, że mogą się zastanowić, popatrzeć sobie tutaj na nowe polskie projekty, nie tylko nowe, bo oczywiście są, mówię tu i o muzyce, i o filmie, są i projekty z zeszłego, z minionego roku i z tego roku, ale też projekty sprzed lat, bo jest i Faraon, kilka fantastycznych takich tytułów znanych nie tylko w Polsce zresztą. No i mój ukochany film, Ida, nominowany w tym roku do Oscara, czemu się absolutnie nie dziwię, bo to rzeczywiście jest film wybitny. No to jest arcydzieło. Już zresztą znalazło swoich miłośników w Stanach. No tam bardzo wysoko w box office stoi, więc myślę, że ma realną szansę na to, żeby zdobyć tego Oscara. Funkcjonowanie dzisiaj w sieci nie jest żadną tajemnicą. Filmy, muzyka, to wszystko jest dostępne. Ten projekt pokazuje, że jest tego dużo. Jak ty się odnajdujesz w sieci? Korzystasz często? Oglądasz filmy, słuchasz muzyki w ten sposób? Słucham muzyki. Z filmami rzadziej. Filmy wolę oglądać w kinie. Aczkolwiek zdarza się i tutaj rzeczywiście legalna kultura wychodzi mi naprzeciw, bo można znaleźć na stronie legalnej kultury linki do różnych miejsc, w których można legalnie ściągnąć filmy, czy zobaczyć online filmy. Z muzyką częściej mam kilka swoich ukochanych miejsc, w których słucham muzyki, ale za tą muzykę płacę. Choć też nie zawsze, bo są takie zespoły, które chętnie swoją muzykę udostępniają za darmo i z tego często korzystam. No właśnie, internet to miejsce promocji, taki wielki ocean, można by powiedzieć, możliwości. Jest tutaj dużo rzeczy. Dlaczego warto za nie płacić? Bo wielu ludzi jak gdyby nie robi tego, jak myślisz, z nieświadomości czy ze złej woli? Chciałabym myśleć, że z nieświadomości i wierzyć w to, ale wydaje mi się często, że po prostu wydaje im się, że no, że skoro można to ściągnąć za darmo, to dlaczego tego nie zrobić, po cholerę płacić, a to jest nasza praca, to jest moja praca, praca muzyków, która nas kosztuje i za którą chcielibyśmy żyć. Stąd no, każdy z Państwa, pracując w sklepie, mając własną firmę, nie wiem, pracując w biurze, za swoją ciężką pracę otrzymuje wynagrodzenie. I to, że Państwo pójdą do kina, czy zapłacą w internecie za film, który Państwo oglądają, czy zobaczą go na VOD płacąc, czy ściągną muzykę płacąc, to jest wynagrodzenie dla nas, za naszą pracę, która raz na jakiś czas my się stajemy artystami, zazwyczaj jesteśmy jednak rzemieślnikami, którzy normalnie wykonają swoją ciężką pracę, którą chcieliby być wynagradzani, co jest normalne. No i cieszę się bardzo, że legalna kultura staje się coraz bardziej popularna i że ta inicjatywa trafia do ludzi, że coraz więcej się o tym mówi i że Państwo nabywają tej świadomości, że za kulturę warto płacić, warto nas wspierać. Z wielu powodów, z tego powodu, o którym mówiłam przed chwilą, ale również z tego, że jeśli my tych no, realnych pieniędzy nie będziemy mieli, nie będziemy mogli nic dla Państwa tworzyć, nic nowego. Kultura z czegoś musi się utrzymywać, jesteśmy Państwem na dorobku wciąż jeszcze, które no, nie może sobie pozwolić na to, żeby w 100% utrzymywać kulturę, żeby nas wspierać tak, jakbyśmy pewnie tego chcieli, potrzebowali, więc no, posiłkujemy się Państwa pieniędzmi i na nie liczymy. Tak chyba zresztą nie ma nigdzie, żeby Państwo w 100% wspierało kulturę. Natomiast chyba jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy, że ta kultura w sieci wcale nie jest taka droga, jak się niektórym wydaje. Tutaj jak spojrzymy na ten regał, mamy napisy przy wielu dziełach, takie malutkie napisy, bezpłatnie i chyba na to
też warto zwrócić uwagę, że tą kulturą dzielimy się nie tylko za pieniądze. Ale oczywiście. I to jest rzecz, którą Państwu warto uświadamiać, bo często Państwo są zdziwieni. Ja sama byłam zdziwiona, jak się po raz pierwszy spotkałam z miejscami, z których można za darmo ściągnąć filmy. Do momentu, kiedy byłam z internetem troszkę na bakier, wydawało mi się, że cokolwiek ściągnięte z internetu jest kradzieżą. Okazuje się, że nie, że często można tam znaleźć rzeczy udostępnione przez twórców, którzy chcą się czymś pochwalić, którzy już zarobili i w tej chwili z przyjemnością dzielą się swoim dorobkiem za darmo. Więc takie miejsca są i z takich miejsc warto korzystać. Dziękuję bardzo.